Siemano, siemano, witam serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj mamy Nie wskocz do złej dziury wraz z Milki i Bzykiem. Dzień dobry, witam serdecznie. Hello. Widzowie, mamy tutaj dwie dziury, do których będą wkładane różne rzeczy i będziemy musieli zgadnąć, która dziura jest tą właściwą, w której jest ukryta cenna rzecz. Oczywiście dzisiaj jestem ja, Milki i Bzyku. I Bzyku dzisiaj jest, prawda, mistrzem gry. To on dzisiaj będzie przygotowywał te dziury, a ja z nimi nie będziemy strzelać. Ponieważ zazwyczaj jak robiłem taki odcinek, to ja byłem tą osobą, która wrzucała tam te rzeczy. A wiecie, to zabiera mi ilość emocji. Ja bym chciał jednak poeksperymentować, tak wiecie, że nigdy nie wiem, co tutaj się wydarzy, do której dziury muszę wskoczyć, żeby było git. Dobra, Bzyku, czy masz jakieś łóżko? Dałbyś nam tutaj łóżko, żebyśmy mogli sobie safe pointa zrobić. Tu, do środka najlepiej, bo ja nie zapomniałem łóżko. A gdzie wy będziecie? Tutaj, tu będziemy się chować do tej, żebyśmy nie wiedzieli, co gdzie wrzucasz, nie? Tu nam postaw łóżko, ustawiamy save pointa. Dobra, no to co, w takim razie Marek, wrzucaj tam, a ja za milion gramy kamień papierny rzucę na czacie. Oto kto po prostu jako pierwszy wiesz. Co? Mam letra, zapomniałam je odłożyć. No to odłóż sobie do skrzynki jakiejś tutaj na panią stylu. Ale dobra, musimy kamień papierny rzucę zagrać, jesteś gotowa? Dobra, już. Okej, jestem totalnie gotowa. No to dawaj, na 3-4 piszemy. 3. Dobra, czekaj, muszę sobie wymyślić, co chcę dać. Dobra, no. 3, 4. Dobra, też daję kamień. Jeszcze raz. Dobra. Dobra. Dobra, uwaga, jesteś gotowa? Tak. 3, 4. Kurde, dobra. Jesteś pierwsza, możesz wybrać, czy chcesz pierwsza wskakiwać, czy ja? No to ja bym chciała, żebyś ty wskakiwał pierwszy. Dobra, czyli w tym momencie tutaj mamy... Ja masz łuk, Szymon. Nie mam łuku. A no to masz na plecach, bo... No to czemu? Jest zbugowane. Okej, dobra. Uwaga, ja mam tylko ziemniaki w swoim ekwipunku. Też sobie wyrzucę, tak żeby później mieć na później. Dobra, czyli tak, jest jedno złe, jedno dobre, tak? Dokładnie. Dobra, no to ja wybieram tak. Ja podejrzewam, że ty zrobiłeś tak, jak ci tak podpowiada umysł. Czyli czerwone jest złe, zielone jest dobre i ja staję na początek tutaj. Najesz. No, otwórz się to pode mną. O nie, widzę, co tu jest! Nie! Ale lipa, no dobra, no to ja straciłem punkt w tym momencie. Czyli znaczy w sumie nie zyskuję punktu, bo tutaj, że tak powiem, liczymy, ile razy nam się uda trafić. Dobra, chowamy się do środka i... A co w sumie ja mogę teraz patrzeć, co tutaj jest, to dawaj, Marek. A to chwila, ale to nie jest tak, że skoro ty wchodzisz do tej, to Emilia powinna wskoczyć do tej? Nie, bo to robimy tak, że każdy z nas jakby decyduje i punkt... Wiesz, jest runda osobna i teraz Emilia decyduje, jeżeli dobrze trafi, to ma punkt, nie? No dobra, czyli tutaj na dole co tutaj jest? Ja już tu patrzę. Okej, dobra. Przyjemniaczki, a tutaj też rzucę przyjemniaczka. Dobra. Okej, dobra. No dobrze. No dobra, no to Emilia, w takim razie zapraszamy. Które pudło jest wybierane przez ciebie? No dobra, więc tak, czekaj. Wcześniej było zielone tutaj jako złe. Ja myślę, że mógłby dać znowu, że złe, no nie? Okej. Ale mógłby też dać. Ale mógłby też nie dać. Dobre, nie? Więc ja dobra, daję zielone raz jeszcze. No dobra, niech będzie. No dobra. No to let's go. Yeah, kurczę, mam punkt! Ej, ja zawsze mam takiego pecha, że nigdy nie umiem tego przewidzieć, gdzie co będzie. No dobra, to ja się chowam do środka w takim razie i czekam, aż mi teraz Bzyku zapoda coś ciekawego. Proszę, żebym trafił. Okej. Ja myślę, Bzyku, że teraz dasz pozytywne do zielonego. Tak myślisz? Tak myślę. No dobra, to ja tutaj dam jedno, a tutaj wylewamy. Dobra, okej, dajesz. Okej, dobra. No to w takim razie powiedziałeś, że tutaj wylewamy. No. Ale mimo wszystko czuję, że to jest fake, więc staję tu. Jest! Dobra, dobrze! Dobrze, tak pomyślałem, że nie bez powodu powiedziałeś, to wylewamy, nie? Czułem to po prostu. Czułem. A to były pajęczyny. A ty mówisz, że wylewamy. No to dobrze cię przewidziałem teraz. Dobra, Emilia, chowaj się w takim razie. I my tutaj patrzymy. Tutaj Bzyku w takim razie chowa w tym miejscu, okej. Niszczymy. Aha, no dobra, dobra. Niszczone. I dajemy tutaj to. Okej, dobra, całkiem fajnie. Dobra, no to w takim razie, Emilia, zapraszamy, no. Tak, wybieraj. Zielony czy czerwony? Wcześniej, ja myślę, że tak. To może być zielony oczywiście, wiadomo, ale może być to też czerwony. No masz rację, więcej opcji nie ma. Wydaje mi się, że jest znowu zielony. Znowu zielony, no co ty nie powiesz, no dobra. Gratulacje, to jest dobre, tak. No nie wiem, dla mnie to by było też złe, nie, ale okej. Dobra, ja się chowam do środka. Dobra, teraz przychowaj, Szyson, ja wchodzę tutaj do czerwonego. Teraz na pewno zamienimy. I teraz na pewno zamienisz, tak? Dobrze, mi się wydaje, że teraz to na pewno zamienisz. Tak, też mi się wydaje. Dobra, i lecimy. Totalnie. I dajemy tutaj.
Muszę się zastanowić. Daj mi chwilę, bo to... Tam musisz lawę wylać, wiesz? Bo teraz zamieniamy. Tak. To wylej tam, no. Dobra, wylałem. No, tak, czyli... Nie, wiesz co? Ja w zielonym nie wylałem, nie. W zielonym nie wylałeś, w zielonym jest pozytywnie, mówisz. Tak, w zielonym będzie dobrze. Będzie dobrze. No, to ja w takim razie biorę zielony, a co tam? Dobrze, bierz zielony w takim razie, wariacie. No i gratulacje! Jest, dobra, ja... To tutaj jest cały tutaj kunszt, że tak powiem, sztuki polega na tym, żeby wpłynąć na psychikę Marka i sprawić, żeby to on po prostu nie wiedział już, gdzie ma co dać i on wtedy... Tak, wiesz, że tak jest? Serio tak no, jest? No, jak ja ci mówię, że ty w zielonym musisz dać pozytywne, to ty sobie myślisz, no to dam w zielonym pozytywne. Dobra. O, dobra, no to co tutaj, dobra, tutaj jest to, okej, okay, a tutaj czekaj, zobaczę jeszcze. Aha, myślę, tak wygląda sytuacja. Dobra, no to zapraszam, Emilia. Już? Idziemy. Proszę, teraz dobra. Też może być czerwony i zielony. Zielony już dobra, było 3 razy. Dobra, teraz, a kurde, ale może być tak, że teraz znowu jest zielony, najgorzej. Ej, no to jest ciężko. 50% nie... szansy, zawsze tak jest. To prawda. No, no tutaj? Teraz ciana, no. Tak. Dobra, nareszcie ktoś... Dobrze, a tutaj diamenciki były. Zostawić. Już do końca odcinka chciałem zostawić, bo nie chciało mi się niszczyć tej pamięci. Dobra, ale udało się. Dobra, ja cię chowam do środka. Ja czuję bzyku, że teraz, wiesz co zrobisz? Teraz pomyślisz sobie, że ja pomyślę, że zmienisz i znowu zdasz zielony. Okej. Okay. Niech się będzie, dobra. Lecisz. Ja nic nie mówię. Tak? Tak, czekam. 50-50, 50%. No ej, dobra, słucham. Tak wpłynąłem mu na psychę, że sam nie wiem już, co mógł wybrać. Ale wydaje mi się, że... Ja też nie wiem. Wydaje mi się, że dalej zielony jestem. Dalej? Pewny albo jesteś? Albo nie? Kurde, czekaj, myślę. No wiesz, jak wyjdziesz, to koniec. Myślę. No, czerwony! Lec. Co to miało być za oszukiwanie? No nie, czułem to, że to był błąd. Wiesz, co jest najgorsze, że straciłem w ogóle diamenty, które miałem. No nie, dobra, odkładajcie to, ja cię kręcę. Nie mam gdzie odłożyć. Ja cię sunę, to ja mam zaraz tą skrzynkę. No daj nam. Myślę, a teraz ja, sorry. Dobra, teraz, okej, to będzie ciekawe. Zróbmy tak. Okej. Tak? Mega dyskretnie. No tak, no jak to się mówi, jest jak jest, no dobra, a tutaj damy standard. Okej, no dobra. Dobrze. No to zapraszamy, Emilia. Dobra, więc tak. Oczywiście, mogłoby być to znowu zielony. No tak, a też mogłoby być czerwone. Czerwone, kurde, nie wiem. Ja masz wszystkie pince. Ja myślę, że wiesz. 4, 3, 2, 1. Dobra, zielony. Dobrze. To jest ciekawe, bo to jest pozytywne czy negatywne? No to co tam było? Po prostu nie zginęłaś, to jest najważniejsze. No tu były ogniska. Ej, dobra, ile mamy punktów? Ja trafiłem 2 razy. A ty, Emilia? A w sumie to nie wiem, nie liczyłam. Mam wrażenie, że Emilia ma chyba takie same szczęście, albo i większe. Wiem, no że dwa razy na pewno. Ja raz nie trafiłam. Mhm. A ile już razy? Czyli ty masz 3 z 3, 2. 3 razy, myślę, ma Emilia. Dobrze, czyli teraz musimy dać mi coś ciekawego. Tylko, że nie mam co, ja już nawet przedmiotów za bardzo. Stary, możesz zapodać na przykład jakiegoś zielonego. Tak, chciałbym. Ja bym przytulił zielony. Dobra, mam pomysł. Dobra. Tutaj robimy tak, a w tej stronie, a damy wam coś innego. Na przykład, proszę, o to wszyscy chcą. Dobra, czyli mogę już chodzić? Co ty, co z ciebie serca lecą? Co tu jest grane? Tak, właśnie się cieszę, że mogę wygrać. Aha, okej, dobra, no to ja... Jedyny! Czekaj, ja teraz czerwony biorę, bo wtedy... Ja czuję, że w końcu musi być czerwony dla mnie. Czekaj, stop, a może Emilia wybierze za ciebie? A może. O nie, bo ja nie wiem, nie widziałam. Zabierz jak na nią, nie? Że nie, ja nie będę tego, nie ma opcji. No, nie, ja chcę czerwony, ja chcę czerwony. Jazda, bo gratulacje. No i łatwo. Niesamowite to jest. Wiesz co, dać tutaj normalne ogniska. Słychać to kurde na kilometr. Tak, okej, dobra. Cokolwiek. No, dobra, teraz Emilia. No dobra, czyli jest 3-3. Teraz musi Emilia nie trafić, rozumiesz to? Tak, musi nie trafić, dlatego do obydwóch damy się złe. Tak, tak najlepiej, no dokładnie. Proszę, lecimy. Już? Tak. Ej, ale wiesz co, nie, dobra, niech będzie telefon do przyjaciela. Szybson, co ty byś wybrał na miejsce? Ja bym Emilii doradził zielony. Okay. Ej, szczerze, mam no ja? Wybrać to. Ale to nie, też. Ja bym wybrał to. Ja ci szczerze doradzam zielony. No dobra, Enedu, Erika, Fakator. Naprawdę, zielony będzie dla ciebie. Chodź do zielonego. Morele, Bugs.
Chodź do zielonego. Czerwone. Ładuj się! O nie! Smaragdy! Zapomniałem o tej skrzynce. Dobra, trudno, tracimy przedmioty, no. No i fajnie, ale dobrze. Ale dobrze ci radziłem, nie ufasz mi. No nie, bo ja po prostu Enedueric faka zrobiłam, tak? Dobra, no to ja w takim razie tutaj czekam. Wylewam i tamte. Tutaj wylewam, okej. Tutaj wylewam. Nie, czekaj. Tutaj wylewam. O, tutaj wylał coś. Tutaj wylewam. Nie, wiesz co, to jest nieuczciwe, dobra. Tutaj wylewam. Wejdę jeszcze, chwila. A jak, patrz, jak kombinuję, ja chcę wprowadzić w błąd. To co tam wylejesz? Dobra, no zaraz ci powiem, co ja wylałem, A w ogóle na szczycie powinnaś, a ty widzisz mój nick, nie? No widzę, no ale... Dobra, to już nie widzisz. Okej. Dobra. Ale mnie ja też widziała, ja tu wbiłem do niej do tego boksa, to na szczycie siedziała i jeszcze się patrzyła perfidnie w tą ścianę. Nieprawda. Bo tak było. Dobra, już, tak? Pomaglowałeś tutaj. Dwa. No to tutaj, tutaj, ale ja tutaj nie chciałem pójść, to mi się przypadkowo kogo chciałem pójść. Dobra. No dobra, no trudno. No to padłem. Czyli ile ja mam, czekaj, jak wygląda punktacja? Jest remis, 4-4 chyba, nie? 4-3. Jak 4-3? Jak ty przed chwilą wpadłaś tam? No ty też wpadłeś. Ale to ty zaczynałaś. Remis, pany. Nie, no ty zaczynałeś. A, no tak. Remis. Czyli teraz ty i teraz, kolej, tak. Ale jest 4-4. Tak, więc ja teraz muszę trafić, żeby wygrać, a jak nie trafię, to po prostu mamy tak, remis. Dobra, tak ja to musi być. Go. Dobra, no, dawaj, ty wchodzisz, ja jeszcze raz ty i koniec. Mamy, kurczę, no, daj mu spokój święty, idź tam. Już go zabijamy, dobra, pięknie. Już jest gotowe, Emilia, możesz wchodzić. Ja ci polecam czerwone. Czerwone polecasz? Dobra. Ja chcę do zielonego. Dobra, dzięki. No i wygrałaś. Kurczę! Dobra, czyli jest ostatnia runda, mogę zremisować. Tak, czyli jeżeli ja teraz trafię, a ty nie trafisz, to zremisowałem. Tak, dokładnie. Chwila, muszę otworzyć obydwa. Dawaj, Szybson, wierzę w ciebie. Ja też w siebie wierzę. Maro jak tam kurde magluje, słyszę, że tą lawę stawia, puszcza. No, bo to trzeba, wiesz, dobra, to trzeba mądrze zrobić. Dobra, jedziesz. Już? Okej, dobra. No to w takim razie... Zielony będzie dobry. Tak, no to zaufam ci. No i gra dobrze. Teraz remis albo win. Ostateczna. To jest ostateczny wybór. Tak. To trzeba zrobić mega mądrze. I tak, żeby Emilia wiem, co musimy zrobić. Daj razem, mi, co ja mam dać tutaj. Rozumiesz się, tak, dokładnie. Weź razem to zrobimy. Czekaj, weź potrolujemy trochę. Aha, okej, dobra. A co ja mam tutaj? Czekaj, napisz mi, albo nie, czekaj, no... Czy ty jak troluję? Nie mogę, ja słyszę tą lawę. Dobra, ale to czekaj, to z drugiej strony też pomagluje. Dobra. Cicho, w ogóle to stick. Dobra, i teraz, czekaj, co ty tam dałeś? Słyszmy z góry, no. Aha, dobra, widzę, okej, dobra, no to w takim razie dawaj, let's go, Emilia. Już mogę? Tak. Dobra, ja bym ci polecał zielone. Zanim się zdecydujesz, nie wiem, co robić. Mówię ci, zaufaj mi. Że od tego zależy, czy wygrasz, czy przegrasz ten odcinek. Jest to najważniejsza decyzja. No, to prawda. Czyli co? Czekaj, cicho, bo ja tutaj próbuję teraz. Ja, mówię ci, zielone jest najlepsze. Zielone. Próbuję poczuć stopą, czy cię podeska. Nie, dobra, szczerze, okay. Czerwone jest dobre. Pięć. Znaczy, że przecież cały czas zielone, powiedziałem teraz chodzę w czerwone. Yes, remis! Ale ją tak pomaglowaliśmy, że już nie wiedziała, co jest dobre, a co nie. Dobrze, to widzowie, w takim razie to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie z Prawda Palionowa. I jeżeli chcecie więcej odcinków z Nie Wybierz Złej Dziury, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Tyle, trzymajcie się, elo!